A teraz zapraszam na rozmowę z Darkiem Kurmanem, gitarzystą projektu The Guitar Project. Cześć Darku. Witam serdecznie. Słyszałem, że wydajecie płytę i słyszałem, że wydajecie ją na jesień. Czy znamy dokładną datę premiery? Tak, wydajemy płytę w końcu. Chcielibyśmy, żeby ta płyta ukazała się jakoś tam na rynku. Nie chciałbym podawać jakiegoś precyzyjnego terminu, bo tych terminów było kilka. Przesuwaliśmy te terminy z przyczyn obiektywnych. No prosta sprawa, pandemia pokrzyżowała wszystkie plany w branży, wszystkie wydawnictwa i w ogóle wszystkie ruchy, cała branża, jak wiadomo, stoi. Więc na dzień dzisiejszy udało się doprowadzić tą postprodukcję do jakiego takiego finału i tym finałem jest jak na razie jeden taki egzemplarz naszej płytki tutaj, bardzo ładnie zrobiony przez pana grafika Lesa, naszego przyjaciela. A to jest nietypowa płyta, ponieważ zawiera tylko muzykę instrumentalną, prawda? Więc jakbyś opisał po kawałku, co mniej więcej jest na płycie, no i co sądzisz o samej muzyce instrumentalnej, to jest uznawane raczej za trudne w odbiorze, prawda? No więc właśnie, cała płyta i muzyka zawarta, cały tutaj materiał jest tak nie za bardzo komercyjny. Natomiast niektórzy, powiem nieskromnie, twierdzą, że mimo to, że muzyka jest niekomercyjna, jest komunikatywna. Takie są tutaj paradoksy, zresztą między innymi dlatego, że dostąpił nas zaszczyt bardzo takich znanych gości, między innymi na basie u nas zagrał Wojtek Pilichowski. Oprócz Wojtka jest jeszcze cała tutaj plejada muzyków sesyjnych szczecińskich. To może posłuchajmy czegoś, wiem, że masz fajną gitarę ze sobą, może byś coś zagrał dla nas. Proszę bardzo, jestem do dyspozycji. Ekstra. Tak, piękna gitara wybitnej urody, na górze 12, na dole 6. Teraz koncerty. Posłuchajcie.